Rozpoczynamy dzisiaj zajęcia poświęcone równowagom w roztworach wodnych. Najpierw, żeby rozpocząć to zajęcia, muszę z Wami porozmawiać na temat tego, co to jest stała równowaga. Czyli musimy porozmawiać o stałej równowagi. Stała równowaga nie kojarzy Wam się zazwyczaj z roztworami wodnymi, ale stała równowaga dotyczy wyłącznie reakcji, które są odwracalne. Co to znaczy, że reakcja jest odwracalna? Reakcja odwracalna to taka reakcja, która zaczyna biec, czyli reagują ze sobą substraty, powstają produkty, ale w pewnym momencie zaczynają odtwarzać produkty, substraty, czyli substraty reagują, powstają produkty, a produkty rozkładają się i powstają z powrotem substraty. Taką reakcję nazywamy reakcją odwracalną i co to znaczy? Kiedy taka reakcja zachodzi, w jakiej ilości ona zachodzi? Wiemy, że w trakcie takich reakcji ustala się tak zwana równowaga dynamiczna. Co to znaczy? Zobaczcie, jeżeli substrat A reaguje z substratem B i reakcja jest odwracalna, strzałeczki zapisujemy w dwie strony, powstaje produkt C plus D. I teraz tak, biegnie pierwsza reakcja, ona ma określoną szybkość, V1 to jest K1 razy stężenie A razy stężenie B, ja już współczynników nie będę zapisywała. Potem biegnie reakcja oznaczona strzałeczką drugą, to jest jedynka, to jest dwójka, czyli V2, to jest K2 małe razy C razy D. Przychodzi taki moment, czyli ten stan równowagi dynamicznej, kiedy V1 jest równy V2, czyli te szybkości reakcji się zrównują. Co to znaczy? Moi drodzy, tam ciągle biegnie reakcja, ale my mamy takie wrażenie, że nic się nie dzieje. Możemy sobie to wyobrazić w ten sposób, że jeżeli dwie cząsteczki przereagowały, to dwie się rozłożyły i tak naprawdę nic w tym roztworze się nie stało. Czyli co my mamy? W takim razie mamy K1 razy A razy B równa się małe K2 razy C razy D. I przerzucamy na jedną stronę K, a na drugą stężenia. Zobaczcie, czyli sobie podzielimy przez K2 i podzielimy sobie przez A razy B. I co nam pozostaje? Pozostaje mam małe K1 przez małe K2, to się równa. Stężenie C razy stężenie D dzielone przez stężenie A razy stężenie B. Co to jest K1 i K2? K1 i K2 to są małe, stałe szybkości tych dwóch reakcji. I my to równanie nazywamy to K1 przez K2 dużym K, to jest stała równowagi tej reakcji. Stała równowagi tej reakcji. I to Wam się średnio kojarzy z tak zwanymi roztworami. Ponieważ zazwyczaj robicie jakieś zadania rachunkowe poświęcone równowadze reakcji. Ale tak naprawdę my ciągle operujemy w roztworach wodnych tymi stałymi równowagi. Na przykład, zobaczcie, ja teraz zetrę, mamy tak zwany kwas słaby. Kwas słaby ulega dysocjacji, oczywiście nie całkowicie. I co się dzieje? Ustala się stan równowagi. My mamy K, na ten stan równowagi nazywamy tą stałą, stałą dysocjacji, ale to jest stała równowagi reakcji dysocjacji. I zasada w chemii jest taka, czym wyższa jest ta stała, tym lepiej zachodzi dana reakcja. Ja pokażę tutaj przykład. Na przykład macie słaby kwas HF. Jeżeli ja sobie zapiszę tą reakcję dysocjacji według teorii Bronsteda-Lavriego, czyli z uwzględnieniem wody, reakcja jest odwracalna, to otrzymam F minus plus H3O plus. I dla tego równania mogę wyprowadzić stałą równowagę tej reakcji, czyli to będzie stężenie F minus
razy stężenie H3O+ i dzielimy to przez stężenie formy niezdysocjowanej HF. Wodę pomijamy, ponieważ woda w takim równaniu jest rozpuszczalnikiem. Nie uwzględniamy wody w równaniu na stałą dysocjację, jeżeli ona pełni rolę rozpuszczalnika, a nie jest wyłącznie produktem lub substratem tej reakcji. Czyli w tym przypadku to pomijamy. Czyli mamy pierwszą stałą równowagę reakcji w roztworach wodnych i jest to stała dysocjacja. Możemy mówić o stałej dysocjacji kwasowej, czyli Ka od angielskiego słowa acid, bądź stałej dysocjacji zasadowej Kb od słowa base. I my teraz zrobimy sobie pierwsze zadanie, które poświęcone jest stałej równowagi kwasowej. Następnie pokażę Wam zadania, które dotyczą stałej dysocjacji zasadowej. Później zapoznamy się z tak zwaną autoprotolizą. Następnie zapoznamy się ze stałą równowagi zasadowej, inaczej nazywając stałą hydrolizy. I na końcu omówimy sobie iloczyny rozpuszczalności, bo to również jest stała równowagi, która dotyczy ustalania się równowagi pomiędzy osadem a roztworem trudno rozpuszczalnej soli. Czyli to są podstawowe stałe równowagi, które dzisiaj sobie omówimy. Czyli widzimy, że równowaga to jest podstawowa rzecz w roztworze wodnym. Większość reakcji w roztworach wodnych zachodzi, gdy ustala się tak zwana równowaga. Co jeszcze warto pamiętać, że im wyższa stała równowagi, tym mocniej zachodzi dana reakcja, tym więcej produktu otrzymujemy. I na przykład w przypadku kwasów, jeżeli stała równowaga, oczywiście dotyczy to również zasad, jest większa od jedności, to mówimy, że taki kwas jest mocny. Czyli zachodzi w wystarczającej ilości dana reakcja dysocjacji, aby uznać ten kwas jako mocny. Jeżeli Ka jest w zakresie od 1 do 10 do minus 5, czasami w niektórych podręcznikach podajemy do minus 4, to mówimy, że taki kwas jest średniej mocy. Natomiast jeżeli Ka jest mniejsze od 10 do minus 5, to nasz kwas będzie słaby. Możemy to również przenieść do stałej równowagi zasadowej. I w Waszych materiałach maturalnych na stronie 4 macie tak zwane stałe dysocjacje. Patrząc na te stałe dysocjacje, orientujecie się, czy Wasz kwas jest słaby, czy jest mocny, czy Wasza zasada jest słaba, czy też jest mocna. A teraz zrobimy sobie pierwsze zadanie, ono poświęcone jest stałej dysocjacji. I mamy taką informację wprowadzającą, że kwasową stałą równowagę Ka otrzymuje się w oparciu o prawo działania mas, zgodnie z którym stosunek iloczynu stężeń produktów reakcji do iloczynu stężeń substratów w stanie równowagi jest stały. W przypadku protolizy kwasu w roztworze rozcieńczonym kwas plus woda, dwie strzałeczki, mamy zasadę plus jon H3O+. Stężenie molowe wody pozostaje prawie stałe, wprowadza się je zatem do stałej równowagi kwasowej Ka i macie tutaj wyprowadzony wzór, dlatego że stężenie molowe jest stałe i ono nie wpływa, my jak gdyby pomijamy go, to co powiedziałam, stanowi ono rozpuszczalnik, wtedy nie wprowadzamy tej wody do naszego równania. Jeżeli wartość kwasowej stałej równowagi Ka pary sprzężonej kwas zasada jest większa niż 10 do minus 7, to kwas jest mocniejszy od zasady. Jeżeli jest mniejsza niż 1 razy 10 do minus 7 mola na decymetr sześcienny, to zasada jest mocniejsza od kwasu, a moc kwasów maleje wraz ze spadkiem wartości Ka. My to, co tutaj Wam podano, możemy zapisać w przypadku sprzężonej pary kwas zasada, że Ka razy Kb równa się Kw. I teraz zobaczcie, Kw, Wy wiecie, że zawsze wynosi 10 do minus 14 w temperaturze 25 stopnia Celsjusza. Jeżeli ta wartość jest stała, to
Jeżeli przemnożymy te dwie wartości, one muszą wynosić 10 do minus 14, czyli im większa będzie Ka, tym mniejsza będzie Kb i odwrotnie. W tabeli zestawiono wybrane równania reakcji podczas procesu protolizy oraz odpowiadające jej wartości stałych równowagi Ka. I mamy równanie protolizy. Protoliza to, jeżeli rozpuszczalnikiem jest woda, możemy powiedzieć, że to jest hydroliza, czyli w tym przypadku to będzie dysocjacja tego roztworu, bo tutaj protoliza to jest najzwyklejsza reakcja, jaka zachodzi w wodzie. I mamy stałe równowagi Ka, tutaj mamy podane i teraz przejdziemy do zadania. Na podstawie podanych informacji napisz wzory zasad sprzężonych z kwasami uporządkowane w kolejności od najmocniejszej do najsłabszej. Jak sobie tak trywialnie podsumujemy teorię kwasów Bronsteda i Lavriego, to tam tak mówimy, że im mocniejszy kwas, tym słabsza sprzężona z nim zasada. I to wynika z tego założenia, które tutaj macie, o którym mówiłam. Czyli proszę Państwa, jeżeli my mamy uszeregować w kolejności od najmocniejszej do najsłabszej, to sprawdzamy, który kwas jaki jest. I mamy pierwszy kwas. Naszym pierwszym kwasem, czyli popatrzmy na pierwszą reakcję, tutaj na pierwszej wytłumaczę, H2PO4- plus K2O, mamy strzałeczkę w obydwie strony i tutaj mamy HPO4-2- plus H3O+, i Ka dla tej reakcji wynosi 6,2 razy 10 do minus 8. Czyli to jest stała dysocjacji tego anionu. Taka jest wartość. Czyli to jest kwas, bo wiemy, że według teorii Bronsteda, Lavriego, kwas jest to substancja, która jest zdolna do oddania protonu. A sprzężona z nim zasada różni się właśnie o ten proton, który ją oddał. Czyli mamy kwas, bo ma o 1% proton więcej, o 1 wodór więcej i możemy sobie napisać, że to jest kwas 1, a to jest sprzężona z nim zasada, czyli zasada 1. Tak? I teraz tak, w zależności od tego, jaki mocny jest kwas, taka będzie zasada. Jeżeli sobie przeanalizujecie, to który z tych kwasów będzie najmocniejszy? Najmocniejszym kwasem będzie tutaj kwas, jak popatrzymy, HSO4-. Czyli zasada z nim sprzężona będzie najsłabsza, a najsłabszym kwasem jest HS, czyli najmocniejsza będzie sprzężona z nim zasada. My mamy uszeregować od najmocniejszej do najsłabszej. Czyli naszą najsłabszą zasadą będzie, naszą najmocniejszą zasadą będzie S2-, ponieważ ona sprzężona jest z najsłabszym kwasem. Następna będzie CN-. Później będziecie mieli amoniak NH3, następnie będzie HPO4-2- i mieliśmy HSO4-, to tutaj, jak to się mówi, najsłabszą zasadą będzie SO4-2-. Czyli uporządkowaliśmy w kolejności od najmocniejszej do najsłabszej. Czyli tak rośnie moc zasad. Czyli ta jest najmocniejsza, ta jest najsłabsza. Pamiętajmy, że według teorii Bronsteda-Lavriego im mocniejszy kwas, tym słabsza sprzężona z nim zasada. Czyli wykonaliśmy pierwsze zadanie. Ja wytrę tablicę, żeby nie powielać treści, czyli żebyśmy nie mieli kilku zadań na tej samej tablicy i
przejdziemy do zadania drugiego. Napisz równanie reakcji procesu protolizy jonu wodoro-węglanowego i wiedząc, że wartość kwasowej stałej równowagi Ka tego procesu wynosi 3,98 do minus razy 10 do minus 11, oceń, czy zasada sprzężona z podanym kwasem jest od niego mocniejsza. Równanie reakcji procesu protolizy, teraz napiszemy, anionu wodoro-węglanowego minus plus H2O, zapisujemy to według teorii Bronsteda-Lavriego. Co się dzieje? Kwas oddał proton, czyli mamy CO3-2 minus plus H3O plus. Zapisaliśmy równanie. Co my wiemy teraz? Że Ka razy Kb równa się Kw, a Kw to jest 1 razy 10 do minus 14. Tutaj jest Ka, Kb, czyli moi drodzy, mamy Ka. Ka wynosi 3,98 razy 10 do minus 11, tak? Czyli na pewno Kb będzie znacznie wyższe od Ka, ponieważ iloczyn z tych dwóch wartości to jest 10 do minus 14. Czyli co ja mogę powiedzieć? Mogę powiedzieć, że zasada, ta zasada CO3-2 minus jest mocniejsza od sprzężonego z nią kwasu, ponieważ ma znacznie wyższą wartość Kb niż Ka. Tutaj to jest bardzo, bardzo słaby kwas. Do minus 11. Ok, do minus 11. Czyli możemy sobie zapisać, że zasada CO3-2 minus jest mocniejsza od sprzężonego z nią kwasu HCO3 minus. Czyli rozumiemy już, o co w tym wszystkim chodzi. I następne zadanie, które mamy zrobić, ja wytrę poprzednie zadanie, żebyśmy to wszystko bardzo dobrze zrozumieli. Ma taką treść: zapisz wyrażenie na stałą równowagi reakcji protolizy Ka kwasu cyjanowodorowego HCN i oceń, w którą stronę zostanie przesunięty stan równowagi dynamicznej, w prawo, w lewo, jeżeli do układu w stanie równowagi zostanie wprowadzona kropla mocnego kwasu. Tutaj pojawiło się jakieś pytanie, ja poproszę jeszcze raz o to pytanie, ja postaram się na nie odpowiedzieć, a w międzyczasie pokażę Wam tą reakcję. Macie HCN plus H2O, to jest słaby kwas cyjanowodorowy. Kwas cyjanowodorowy znajduje się, czy wodę będziemy uwzględniać w stałej równowagi, jeżeli woda będzie w stanie gazowym. Jeżeli woda będzie w stanie gazowym i będzie substratem tej reakcji, a nie będzie stanowiła wyłącznie środowiska reakcji, będziemy ją uwzględniać. Także woda w tej reakcji będzie zachowywała się zupełnie inaczej. Wody nie uwzględniamy, jak mamy roztwór, czyli mamy coś dodane do wody i woda jest tylko i wyłącznie środowiskiem reakcji. Tam część w niej wchodzi w jakąś reakcję, ale jest jej nieskończenie wiele w porównaniu z reagentami. Jeżeli natomiast będziecie mieli środowisko gazowe i woda będzie substratem tej reakcji, czyli będzie w postaci pary, tak, i będzie wchodziła w tą reakcję, wtedy musimy ją uwzględnić. Przykładem takim innym reakcji, gdzie uwzględniamy wodę, to jest reakcja esteryfikacji. W reakcji esteryfikacji powstaje woda i woda jest produktem tej reakcji, nie stanowi środowiska tej reakcji, wtedy też musimy ją uwzględnić. Ale przechodzę do mojego zadania, piszemy sobie reakcję, czyli co nam się dzieje, tak jak poprzednio, powstaje CN minus anion cjankowy i pojawia nam się H3O plus. Mamy zapisać stałą równowagi kwasowej dla tej reakcji. Ka to będzie stężenie anionu cjankowego. Przypominam, że w nawiasie kwadratowym zapisujemy stężenie molowe w molach na decymetr sześcienny. Mamy stężenie H3O+, a nie uwzględniamy wody, natomiast zapisujemy stężenie kwasu cyjanowodorowego, który nie uległ dysocjacji, bo to jest ten kwas, który nie uległ dysocjacji, czyli mamy zapisaną stałą równowagę tej reakcji. I druga część tego zadania,
to jest oceń, w którą stronę zostanie przesunięty stan równowagi, w prawo, w lewo, jeżeli do układu w stanie równowagi zostanie wprowadzona kropla mocnego kwasu. Popatrzcie, wprowadzam krople mocnego kwasu, czyli H3O+. Mocnym kwasem jest na przykład HCl. Jeżeli dodam go do wody, to on będzie w całości dysocjował na H3O+ plus Cl-, czyli dodałam H3O+, czyli zobaczcie, ja dołożyłam produktu reakcji. W obecności mocnego kwasu słabe kwasy nie chcą dysocjować, bo równowaga tej reakcji będzie stanowczo przesunięta w lewo. Czyli co się będzie działo, kiedy do roztworu słabego kwasu dodamy mocnego kwasu? Wtedy będzie nam się odtwarzał niezdysocjowany kwas, czyli ja będę cofała reakcję dysocjacji. Czyli w którą stronę przesunie się równowaga? Oczywiście przesunie się w lewo. Powstanie całkowicie niezdysocjowany kwas cjanowodorowy. Czyli na tym polega ta równowaga, że ja, mając stan równowagi, mogę ją zaburzyć. Jeżeli dodałam kwasu, to cofam tą równowagę. Co by się stało, jeżeli ja bym, hipotetycznie, nie ma tego w tym zadaniu, dodała do tego naszego roztworu zasady? Jeżeli dodałabym zasady, zobaczcie, to pojawiłyby mi się jony OH- w roztworze, które weszłyby w reakcję z H3O+. Co by się wtedy stało? Powstałyby tam cząsteczka wody. W tym przypadku, jeżeli zapisałam to jako H3O+, dwie cząsteczki wody. Czyli co się dzieje? Pozbywam się produktu reakcji, pozbywam się jonów H3O+. To powoduje, że równowaga tej reakcji będzie mi się intensywnie przesuwała w prawo, czyli coraz więcej kwasu cjanowodorowego by dysocjowała. W takim przypadku my możemy na tą równowagę wpływać, moi drodzy, możemy wpływać kwasem i wpływać stężeniem kwasu i wpływać stężeniem zasady. Czy my zmieniamy stałą równowagi? Nie, moi drodzy. Stała równowagi tej reakcji jest zawsze stała w danej temperaturze. Ona zależy wyłącznie od temperatury. Nie zależy od stężeń reagentów. To jest stała wartość. Czyli dodając kwasu lub zasady, ja przesuwam równowagę reakcji w prawo bądź w lewo, ale nigdy nie wpływam na wartość stałej równowagi. Czyli nie zmieniam wartości liczbowej stałej równowagi. To jest bardzo ważne. Ona jest stała. Ja wpływam. Na co wpływam? Na stan równowagi, czyli powoduje, że powstaje więcej produktów lub więcej substratów. Na nic innego nie mam wpływu, bo wiemy, że na wartość stałej równowagi wpływa jedynie temperatura. Czyli nie wpływamy na wartość, wpływamy na stan równowagi. I to też musicie pamiętać, ale ja mogę sobie regulować ten stan, wprowadzając różne reagenty. Mogę przesuwać reakcję w prawo, przesuwać reakcję w lewo, w zależności od tego, co mi jest potrzebne. I przechodzę teraz do stałej zasadowej, czyli mamy zasadę. Popatrzcie, pewna amina w roztworze wodnym ulega przemianie zgodnie z poniższym równaniem, czyli RNH2, to jest amina pierwszorzędowa, reaguje z wodą. To jest słaba zasada, czyli reakcja jest odwracalna. Powstaje RNH3+ i generują nam się jony OH-. I przygotowano wodny roztwór tej aminy w temperaturze 25 stopni. Wy w waszych tablicach macie wszystkie stałe dysocjacji podane w temperaturze 25 stopni. W otrzymanym roztworze stopień dysocjacji jest równy 3,1%. A pH tego roztworu wynosi 12,2. Oblicz stałą dysocjację KB tej aminy w temperaturze 25 stopni, a następnie wybierz i podkreśl jej wzór. Ok, zabieramy się za to zadanie. Co ja wiem na 100%? Wiem, że alfa dla
tej reakcji, czyli dla tej aminy wynosi 3,1%. To znaczy, że w takim procencie jest ona zdysocjowana, moi drodzy, bo alfa to jest N zdysocjowanych przez N0 i lub mogę to zapisać stężenie zdysocjowanych cząsteczek do stężenia C0, czyli do tych, które były wprowadzone do roztworu. Jak ja sobie to mogę zapisać inaczej? Ja wrócę do tej reakcji RNH2 plus H2O, strzałeczki w obydwie strony, to jest RNH3 plus OH minus. Popatrzcie, tyle ile tych cząsteczek zdysocjowało, tyle powstało jonów OH minus. Reakcja zachodzi dokładnie 1 do 1. Co ja sobie mogę w takim razie zapisać, że alfa to jest stężenie jonów OH minus przez C0, czyli przez stężenie aminy, która została wprowadzona do roztworu, moi drodzy. Czyli tak mogę sobie to określić. I teraz tak. Ja wiem, że pH tego roztworu wynosi 12,2. Co ja wiem, moi drodzy? Ja wiem również, że pH plus pOH równa się 14. Tak? Nie będę tego tłumaczyła, bo dzisiejsze zajęcia nie są poświęcone pH, tylko są poświęcone stałą równowagi. Co ja w takim razie wiem? Ja mam zasadę. Mnie interesuje pOH, czyli pOH to jest nie mniej, nie więcej 14 minus pH, czyli ja mogę sobie policzyć, ile wynosi pOH i w tym przypadku ono wynosi 1,8, bo pH jest 12,2. Teraz tak, jak mam pH, mogę sobie znaleźć stężenie jonów OH minus. Bez żadnego problemu. Dlaczego? Dlatego, że stężenie jonów OH minus to jest nie mniej, nie więcej jak 10 do minus pOH. To jest działanie na logarytmach, odwracam wzór, czyli ja mogę sobie wyliczyć stężenie jonów OH minus, skorzystam z tablicy logarytmicznej, czyli to będzie nie mniej, nie więcej 0,16 razy 10 do minus pierwszej, czyli to będzie 0,016 mola na decymetr sześcienny. Czyli mamy obliczone stężenie jonów OH minus. Popatrzcie. Mam stężenie jonów OH minus, nie mam, moi drodzy, C0, bo tutaj nie mam tego stężenia, ale mam podane alfa. Czy jest taki wzór, który łączy nam alfa i stałą dysocjację? Oczywiście, że jest taki wzór, który nam łączy. To jest wzór na prawo rozcieńczeń Ostwalda i w tym zadaniu mamy wyraźnie napisane, że stopień dysocjacji wynosi 3,1. To oznacza, że mogę skorzystać z uproszczonego wzoru na prawo rozcieńczeń Ostwalda. To jest KB równa się alfa kwadrat razy C0, pełny wzór to jest 1 minus alfa, ale w tym przypadku mianownik sprowadza nam się do jedności, czyli mogę go pominąć, czyli co ja mogę sobie tutaj teraz zapisać? Popatrzcie, tutaj jak gdyby zmieniłam, starłam moje poprzednie wzory, ale ja tam miałam napisane, jeszcze raz to powtórzę, że alfa to jest stężenie jonów OH- przez C0. Zgadza się? Czyli w tym przypadku ja mogę sobie wyprowadzić wzór na C0, a C0 to będzie nie mniej, nie więcej, tylko C zdysocjowanych przez alfa. Czyli ja sobie tutaj odwracam ten wzór, przekształciłam ten wzór, czyli mam już C0, to jest C zdysocjowanych, a wiem, że tyle powstało jonów OH minus, ile cząsteczek było zdysocjowanych. To teraz mogę sobie podstawić do wzoru. KB to jest nie mniej, nie więcej alfa kwadrat razy C0, czyli to jest nie mniej, nie więcej jak alfa kwadrat razy.
I teraz tak, co ja mam tutaj? C0 to jest C zdysocjowanych przez alfa, czyli to jest stężenie jonów OH- przez alfa. I tutaj nam się kwadrat skraca, czyli KB to jest alfa razy stężenie jonów OH- i podstawiamy do wzoru. Moi drodzy, alfa nie możemy podawać w procentach, musimy przekształcić do jedności, czyli musimy podzielić przez 100, czyli będę miała 0,031 razy. I teraz mam moje OH-, czyli to będzie 0,016. I jak sobie to wszystko przemnożycie, to wyjdzie Wam 0,000496, czyli ja mogę powiedzieć i mogę sobie tutaj wyprowadzić, że moje KB to jest ni mniej, ni więcej 5 razy 10 do minus 4, bo mam 1, 2, 3, 4, czyli to jest 5 razy 10 do minus 4, czyli znalazłam sobie stałą dysocjację dla mojej zasady. Jaka to jest zasada? Muszę sprawdzić teraz, co robimy. Otwieramy nasze materiały, gdzie mamy stałe dysocjacje kwasów i zasad i szukamy, która z amin ma taką stałą dysocjację. I dokładnie stała dysocjacja etyloaminy, czyli CH3, CH2, NH2 ma tą wartość stałej dysocjacji, czyli moi drodzy, podkreślamy na dole, że nasza amina, która ma taką stałą dysocjację, to jest CH3, CH2, CH2, NH2. To jest etyloamina. To jest zasada o tej stałej dysocjacji. Czyli zobaczcie, ja mogę obliczać sobie stałą dysocjację kwasowej i mogę obliczać stałą dysocjację zasadowej. Stała dysocjacja kwasowa odnosi się do kwasów i ona jest podana w naszych materiałach, natomiast stała dysocjacja zasadowej KB odnosi się do zasad. I również mamy podane wybrane zasady stałej dysocjacji w naszych materiałach, w naszych tablicach, które będą służyły nam do zadań maturalnych. Czyli pamiętajmy, że ciągle rozwiązujemy zadania na stałe równowagi. To zadanie mogłabym również obliczyć w inny sposób. Mogłabym wyprowadzić, i zaraz Wam to pokażę, równanie na stałą dysocjację, czyli ja tutaj wytarłam to równanie, ale KB to będzie ni mniej, ni więcej, jak sobie popatrzycie, stężenie R NH3 plus razy stężenie OH minus dzielone przez stężenie niezdysocjowanej R NH2. To jest drugi sposób na obliczanie tego zadania. Wiemy, że te dwa stężenia są identyczne, bo tyle, ile powstało jonów OH minus, tyle powstanie aminy. Czy ja mogę sobie zapisać, że KB to jest stężenie jonów OH minus do kwadratu dzielone przez stężenie RNH2. W tym przypadku, moi drodzy, co ja mogę sobie zrobić? Ja mogę sobie, jak to się mówi, to poprzekształcać we wszystkie możliwe sposoby. Wyliczyłam stężenie jonów OH-, wyliczyłam. Wiem, że tyle, ile powstało jonów OH-, tyle ubyło mi mojej zasady. Tyle weszło w tą reakcję. Czyli co ja wiem, że KB to jest, moi drodzy, stężenie jonów OH- do kwadratu przez C0, tak, minus tutaj, moi drodzy, stężenie jonów OH-. Ok, czyli wracam do poprzedniej wersji. Już pokazałam, jak się wylicza C0, czyli ja mogę sobie tutaj podstawić wartości. Stężenie jonów OH- to było 0,016 i to jest do kwadratu, tak? A C0 to było, moi drodzy, 0,016 dzielone przez 0,031, czyli stężenie jonów OH- dzielone przez stopień dysocjacji i od tego odejmuję 0,016.
no bo odejmuje stężenie jonów OH-. Jak sobie to podstawicie, to wyjdzie Wam 5,1 razy 10 do minus 4, czyli znowu mamy tą samą wartość stałej dysocjacji. Czyli obliczamy takie zadanie albo z prawa rozcieńczeń Oswalda, albo podstawiamy żywcem do stałej równowagi reakcji. Tylko pamiętamy, że w mianowniku znajduje się stężenie tej formy, która nie uległa dysocjacji. Nie C0, to początkowe, tylko to, co nie uległo dysocjacji. Czyli od C0 muszę odjąć stężenie formy zdysocjowanej. I tym sposobem rozwiązaliśmy to samo zadanie drugim innym sposobem. I teraz Wytrę, przejdziemy do następnego zadania. Tam jest pytanie, musimy rozstrzygnąć. Państwo mają przed sobą reakcję. I nasze pytanie jest, rozstrzygnij, czy dodanie stałego wodoru tlenku potasu do opisanego roztworu tej aminy będzie miało wpływ na wartość jej stopnia dysocjacji. Uzasadnij swoją odpowiedź. Popatrzcie, dodajemy stałego wodoru tlenku potasu do tego roztworu, czyli KOH, i ono ulega dysocjacji na K+ i OH-. Pod wpływem oczywiście wody, która znajduje się w tym roztworze, czyli generujemy jony OH-. Jak generujemy jony OH-, to cofamy równowagę tej reakcji. Czyli czy będzie miało wpływ na wartość stopnia dysocjacji? Oczywiście, będzie powodowało, że równowaga tej reakcji przesuwa się w lewo, czyli coraz mniej cząsteczek aminy będzie zdysocjowanych. Czyli rozstrzygnięcie tak wpływa, ponieważ nastąpi zmniejszenie stopnia dysocjacji wraz ze wzrostem stężenia jonów OH-. Równowaga reakcji przesuwa się w lewo. Nastąpi zmniejszenie stopnia dysocjacji, ponieważ spowoduje to wzrost stężenia jonów OH-. Czyli można sobie inaczej zapisać, że wzrost stężenia jonów OH- cofa reakcję dysocjacji słabej zasady. Wzrost stężenia jonów OH- cofa reakcję dysocjacji słabej zasady, a tym samym maleje stopień dysocjacji. Wzrost stężenia jonów OH- cofa reakcję dysocjacji słabej zasady, a tym samym następuje zmniejszenie stopnia dysocjacji. Następną równowagą, o której chciałabym powiedzieć, jest tak zwana reakcja autoprotolizy. Autoprotoliza to jest inaczej autodysocjacja. I wy znacie jedną taką autodysocjację bardzo dobrze. To jest autodysocjacja wody. Zobaczcie, powstaje jon H3O+, plus jon OH-. Można ją również zapisać jako H2O. Reakcja jest odwracalna, dysocjuje na H+, plus OH-. To jest reakcja autoprotolizy, inaczej mówiąc autodysocjacji. I wy wiecie, że w temperaturze 25 stopni stała równowagi tej reakcji, stała dysocjacji, autodysocjacji wody, którą możemy zapisać jako stężenie H3O+ razy stężenie OH- wynosi dokładnie 10 do minus 14, ale to jest w temperaturze 25 stopni Celsjusza. Przeczytajmy sobie zadanie i spróbujmy rozstrzygnąć. W czystej wodzie ustala się stan równowagi reakcji autoprotolizy, która zachodzi zgodnie z równaniem i opisuje tą reakcję iloczyn jonowy wody. I zadanie piąte, poniżej przedstawiono wartości iloczynu jonowego wody w zakresie temperatur od 0 do 100 pod ciśnieniem atmosferycznym. Co wy widzicie, że wraz ze wzrostem temperatury rośnie Wam wartość KW. Co to znaczy, że jeżeli ja ogrzewam moją wodę, to ona coraz lepiej dysocjuje. Czyli znaczy się, że reakcja dysocjacji
jak każda, nie tylko wody, ale każda reakcja dysocjacji zachodzi lepiej wraz ze wzrostem temperatury. Dlaczego tak jest, moi drodzy? Dlatego, że jak rośnie temperatura, cząsteczki coraz szybciej się poruszają, tak? I coraz mocniej między sobą oddziaływują, tworząc związania wodorowe, tak jak woda tworzy pomiędzy swoimi cząsteczkami, i dochodzi chętniej do oderwania protonu, czyli łatwiej zachodzi ta reakcja wraz ze wzrostem temperatury. I nasze zadanie jest takie: uzupełnij poniższe zdania, wybierz i zaznacz jedno określenie spośród podanych w każdym nawiasie. Reakcja autodysocjacji wody jest reakcją. Jest egzoenergetyczna, endoenergetyczna. To rozstrzygnijmy. Jeżeli reakcja zachodzi łatwiej, gdy ogrzewamy roztwór, to znaczy się, że ta reakcja wymaga nakładu temperatury. A jak wymaga nakładu temperatury, to ta reakcja będzie reakcją endoenergetyczną. Każda reakcja, która wymaga nakładu temperatury, jest reakcją endoenergetyczną. Czyli ta jest endoenergetyczna. Wraz ze wzrostem temperatury pH czystej wody, ok? pH czystej wody maleje, rośnie, nie ulega zmianie. Moi drodzy, tutaj zaznaczmy sobie maleje. Popatrzmy. Weźmy sobie na przykład, co my wiemy, że KW, tak, to jest stężenie. Tak jak mamy tutaj napisane jonów H plus razy OH minus. Mamy tak, mamy tak. Co ja mogę sobie zapisać, że H plus KW to jest stężenie H3O plus do kwadratu. Bo bez względu jaka jest temperatura, moi drodzy, to zawsze ten iloczyn będzie takie samo stężenie jonów H3O plus jak OH minus. No bo jak jedna cząsteczka wody dysocjuje, tak jak tutaj, no to jon H plus powstaje jon OH minus. Ja mogę również sobie zapisać, że to KW to jest stężenie jonów H plus do kwadratu, bo tyle samo jest jonów H plus co OH minus. Popatrzcie. Jeżeli w takim razie mam temperaturę, dajmy na to 40 stopni, to KW nie wynosi 1 razy 10 do minus 14, ale 3 razy 10 do minus 14. No i trzeba z tego wyciągnąć pierwiastek, tak? Czyli wartość tego pierwiastka będzie jaka? Większa, czyli tutaj pH będzie mniejsze, czyli wiemy, że pH wody wraz ze wzrostem temperatury maleje. Spróbujcie sobie w domu podstawić do tego wzoru te wartości i zobaczyć, jak zmienia Wam się pH roztworu, jak bardzo ono maleje wraz ze wzrostem temperatury. Czyli, moi drodzy, co warto zapamiętać, że pH 7 wody destylowanej jest wyłącznie w temperaturze 25 stopni. Jeżeli temperatura będzie wyższa, to pH wody obojętnej nie będzie dokładnie 7, co wcale nie oznacza, że ta woda nie będzie obojętna. Będzie obojętna, bo będzie identyczna ilość jonów H+, jak i jonów OH-, ale to pH, które traktujemy jako obojętne, będzie miało formalnie inną wartość, ale roztwór dalej będzie miał taką samą ilość jonów H+, jak jonów OH-, i należy o tym pamiętać. Przechodzę do dalszej części zadania. Popatrzcie, nie tylko woda ulega reakcji autoprotolizy, ulegają jej również inne rozpuszczalniki. I mamy zadanie szóste. Zdolność autoprotolizy charakteryzuje nie tylko wodę, ale także inne rozpuszczalniki, np. ciekły amoniak skroplony pod zwiększonym ciśnieniem, metanol i kwas mrówkowy. Napisz trzy równania autoprotolizy i mamy ciekły amoniak, metanol i kwas mrówkowy. Takie reakcje robimy siłowo. 2NH3, ja może napiszę tak, żebyście to widzieli. Zobaczcie, będzie NH3 plus NH3, to jest to samo, strzałeczka w obydwie strony, bo ta reakcja zachodzi bardzo kiepsko. I co się dzieje? Jeden oddaje proton, drugi przyjmuje proton. Czyli jeżeli
amoniak przyjął proton, to mam NH4+. Przyjął jeden proton, to jest normalne, czyli ta druga cząsteczka musiała dokładnie oddać ten proton, czyli będziemy mieli NH2-. Ta zyskała proton, ta straciła. Robimy to zawsze siłowo, moi drodzy, siłowo. Druga reakcja jest taka sama, tylko ja rozpiszę. CH3OH, jedna cząsteczka metanolu, plus CH3OH, druga cząsteczka metanolu, strzałeczka w obydwie strony. I co się dzieje? Jeden oddaje proton, drugi przyjmuje. Czyli popatrzmy, odbierzmy mu proton. On zawsze odrywa się od grupy OH, czyli mamy CH3O- oddał proton, a ten drugi musiał przyjąć. Gdzie przyjmie? Tak samo tutaj na końcu, czyli piszemy OH2+. Napisaliśmy tą reakcję. I ostatnia reakcja dla kwasu mrówkowego. Może napiszę tak jak poprzednio, żebyście to lepiej widzieli. HCOOH plus HCOOH. Strzałeczka w obydwie strony. Ten pierwszy oddał proton. Czyli mamy HCO-. Oddał ten proton. A ten musi go przyjąć. Plus HCOOH2+. Czyli nauczyliśmy się, umiemy pisać reakcje autoprotolizy. To jest bardzo modne ostatnio w tych różnych zadaniach maturalnych. To zadanie akurat było na maturze w maju 2019 roku. I teraz, moi drodzy, zrobię dalszą część tego zadania. Wyjaśnij, dlaczego cząsteczki amoniaku, metanolu i kwasu mrówkowego mają zdolność do odszczepiania i przyłączania protonów w procesie autoprotolizy, odnieść się do budowy tych cząsteczek. I najpierw cząsteczki wymienionych związków mają zdolność do odszczepiania protonu, ponieważ, tak? Jak to zapisujemy, jak to sobie wytłumaczyć? Atom wodoru połączony jest z silnie elektroujemnym atomem. Tak sobie zapisujemy. Atom wodoru połączony jest z silnie elektroujemnym atomem. On jest dodatni, silnie elektroujemny atom jest ujemny, dochodzi tam do silnej polaryzacji wiązania. Przez to możemy go oderwać, czyli atom wodoru połączony jest z silnie elektroujemnym atomem. Cząsteczki wymienionych związków mają zdolność do przyłączania protonu, ponieważ, tak? Dlaczego? Ponieważ istnieje w nich, czyli w tych cząsteczkach, atom pierwiastka o dużej elektroujemności. Dlatego jest to możliwe, tak? Istnieje w nich atom pierwiastka o dużej elektroujemności, który posiada przynajmniej jedną wolną parę elektronową. To jest kluczowe. On nie będzie silnie elektroujemny, jak nie będzie posiadał tej wolnej pary elektronowej. Nie ma wolnej pary elektronowej, nie ma możliwości przyłączenia protonu. Czyli w tych cząsteczkach istnieje atom pierwiastka o dużej elektroujemności, który ma co najmniej jedną wolną parę elektronową. To jest kluczowe. Nie ma wolnej pary elektronowej, nie ma możliwości przyłączenia protonu. Moi drodzy, następną równowagą, która ustala się w roztworach wodnych, jest równowaga reakcji hydrolizy. Hydroliza. Kiedy zachodzi hydroliza? Przypomnijmy sobie, hydroliza jest wtedy, kiedy mamy sól i ta sól posiada przynajmniej jeden element słaby. Co to znaczy element słaby? To będzie sól słabej zasady i mocnego kwasu. Druga możliwość, słabego kwasu i mocnej zasady jest element słaby, bądź słabego kwasu i słabej zasady. Takie sole również ulegają hydrolizie. Jaki wariant soli nie ulega nigdy hydrolizie? Sole mocnych kwasów i mocnych zasad. Takie sole, jeżeli rozpuszczają się w wodzie, dają jedynie reakcję dysocjacji. Nie ulegają hydrolizie. Hydroliza jest wtedy, kiedy mamy słaby element. Co to jest ta hydroliza? Hydroliza jest to reakcja z wodą. Z wodą reaguje element słaby.
mocny nie reaguje. Przykład. I tutaj mamy przykład takiego zadania, ja je zrobię, które przedstawia właśnie hydrolizę i dysocjację, żebyśmy widzieli rozróżnienie. Przeprowadzono doświadczenie, którego przebieg zilustrowano na schemacie i macie tak K2HPO4 i alkoholowy roztwór fenolaftaleiny dodajemy i mamy NaHSO4 i dodajemy wodny roztwór oranżu metylowego. Podczas przeprowadzonego doświadczenia zaobserwowano, że zawartość pierwszej probówki przybrała zabarwienie malinowe, a zawartość drugiej czerwone. Uzupełnij zapisy, aby otrzymać w formie jonowej skróconej równania procesów prowadzących w probówkach 1 lub 2 oraz 2 i decydujących o odczynie wodnych roztworów tych soli. Popatrzcie, co mamy w pierwszej probówce? Mamy sól K2HPO4. Ona w roztworze wodnym co robi? W pierwszym etapie dysocjuje, tak? Dysocjuje, tutaj mogę napisać nawet strzałkę w jedną stronę, bo to jest tylko dysocjacja, na 2K+, plus HPO4, 2-. I mam słaby element, a ten słaby element ulega reakcji hydrolizy, czyli reakcja hydrolizy to reakcja słabego z wodą. I ja zapisuję tą reakcję słabego z wodą. Reakcja hydrolizy jest zawsze odwracalna. Co powstaje? Popatrzcie, nam się przyłącza do słabego jeden proton, czyli HPO4 2- i powstają nam jony OH-. Czyli jakbyśmy popatrzyli, co ja mam, sól mocnej zasady i słabego kwasu. Od czego pochodzi odczyn? Odczyn zawsze pochodzi od mocnego, a co reaguje z wodą? Z wodą reaguje zawsze słabe. To jest charakterystyka reakcji hydrolizy. Czyli widzimy, dlaczego nasz roztwór zabarwił się na kolor malinowy. Natomiast jaka sytuacja będzie w drugiej probówce? W drugiej probówce mamy, moi drodzy, NaHSO4. To jest sól mocnego kwasu i mocnej zasady, ale sól, która jest nie do końca solą obojętną. To jest wodorosól, czyli posiada jeszcze jeden wodór niezobojętniony i w pierwszym etapie ona będzie dysocjowała na Na+, plus HSO4-, ale zaraz w tym samym momencie będzie dysocjowała dalej, czyli będzie wchodziła w reakcję z wodą. Reakcja jest w tym przypadku, znaczy mogę zapisać ją jako odwracalna i co powstanie? Powstanie H3O plus plus SO4 2-, czyli będzie zachodziła reakcja dysocjacji, czyli generują mi się dodatkowo jony H+, co oznacza, że oranż metylowy zabarwi się na kolor czerwony. Czyli widzicie różnicę pomiędzy hydrolizą a dysocjacją. Dysocjacja to dalej odszczepiają nam się kationy lub aniony, natomiast hydroliza jest to reakcja z wodą, zupełnie inna reakcja i aby zaszła hydroliza, muszę mieć element słaby. Tutaj nie mam elementu słabego, nie będzie tu zachodziła żadna hydroliza. To jest trudny przykład, ja wytrę i przejdziemy do następnego zadania, gdzie zapoznamy się z zadaniem rachunkowym na hydrolizę. To są modne ostatnio również zadania. Wcale nie są łatwe. I mamy zadanie takie, że węglany w roztworach wodnych ulegają hydrolizie anionowej. Co to znaczy, że hydroliza jest anionową? Nazwa hydrolizy pochodzi zawsze od tego, co reaguje z wodą. Jeżeli z wodą reaguje anion, to wtedy hydroliza jest anionowa. A jak Wam tłumaczyłam, że z wodą zawsze reaguje to, co jest słabe. Czyli tutaj mamy anion słabego kwasu węglowego i on będzie reagował z wodą, stąd hydroliza anionowa, która polega na, inaczej mówiąc, dysocjacji zasadowej anionu, tak można sobie to powiedzieć, no bo w wyniku tej reakcji powstaje jon OH-.
Kiedyś nie mówiono na to dysocjacja zasadowa, tylko mówiono, że to jest hydroliza, ale czasami o hydrolizie mówi się dysocjacja zasadowa. I drugi etap hydrolizy polegający na reakcji HCO3- z wodą zachodzi w tak małym stopniu, że nie ma wpływu na pH roztworu. No bo wtedy musiałby się nam roztwarzać, odtwarzać H2SO4, czyli kwas węglowy H2O razy CO2, a w środowisku zasadowym nie jest to możliwe, dlatego tą reakcję możemy pominąć. I mamy takie zadanie, że w temperaturze 25 stopni wodny roztwór węglanu w produktach, nie, H2PO4-, tutaj mam pytanie. Tak, H2PO4-. Jeszcze raz napiszę, bo widocznie się pomyliłam. HPO4-2- wchodzi w reakcję i powstaje nam tutaj, powstaje nam plus H2O, reakcja odwracalna w obydwie strony i przyłącza się proton, czyli powstaje H2PO4- plus OH-. Jeżeli się pomyliłam, to bardzo przepraszam, bo co robi ten anion? Przyjmuje proton, czyli tu było 2 minus, tu pojawia się minus, a tutaj generuje się nam jon OH-. I przejdę do zadania. A teraz popatrzcie, czyli muszę wyprowadzić stałą równowagę dla tej reakcji, czyli najpierw sobie przeczytam zadanie. W temperaturze 25 stopni mamy wodny roztwór węglanu o stężeniu 0,51 mola na decymetr sześcienny i ten roztwór ma pH równe 12. Oblicz stałą dysocjacji zasadowej, stałą równowagę reakcji hydrolizy anionu węglanowego. Uwzględnij fakt, że w wyrażeniu na stałą dysocjacji zasadowej anionu węglanowego pomija się wodę, no bo woda jest tutaj środowiskiem reakcji. Czyli zapisujemy sobie tą wartość, K to się równa. Ja korzystam z równania, które mam powyżej. HCO3- razy OH- to na dole mam CO3-2-. Jest wszystko zrobione. Popatrzcie, co ja mam w tym zadaniu. W tym zadaniu mam podane C0, czyli ile wprowadziłam tego węglanu i to było 0,51 mola na decymetr sześcienny. Do tego wzoru mi to potrzebne nie jest, ale mam również pH. A jak mam pH, to mogę sobie bardzo łatwo policzyć pOH i mogę sobie policzyć stężenie jonów OH-. A ja wiem, że stężenie jonów OH- jest równe stężeniu HCO3-. One są takie same. A wiem, że pH plus pOH równa się 14, czyli mam pH, pOH to będzie 14 minus 12 równa się 2, czyli stężenie jonów OH- to będzie 10 do minus pOH, czyli to będzie 10 do minus drugiej mola na decymetr sześcienny, czyli to będzie 0,01 mola na decymetr sześcienny, czyli wyprowadziłam i już wiem, jakie mam stężenie tego i stężenie tego. Ono wynosi 0,01 mola na decymetr sześcienny. Jestem w domu, popatrzcie, jakie jest stężenie CO3-2-. Wiemy, że na początku tego węglanu, który wszedł w reakcję w hydrolizy, było 0,51. Co nie przereagowało? Nie przereagowało tyle, tak, ile powstało, znaczy nie przereagowało. Jeżeli od C0, od 0,51, czyli od tej początkowej wartości, odejmiemy stężenie jonów OH- bądź stężenie jonów HCO3, czyli tyle, ile przereagowało, to dowiemy się, ile nam pozostało formy niezdysocjowanej. I to będzie 0,51 mola na decymetr sześcienny minus 0,01 mola na decymetr sześcienny. Czyli zobaczcie, tyle było
takie stężenie uległo dysocjacji, no bo tyle wygenerowało się tych jonów, pozostało 0,5 mola na decymetr sześcienny. Czyli popatrzcie, ja wszystko mam w tym momencie, bo mam stężenie tych dwóch i mam stężenie CO3 2-, które nie uległo dysocjacji. Podstawiam do wzoru i tutaj będę miała 0,01 razy 0,01 dzielone przez 0,5. Jak sobie to policzę, to wychodzi mi 2 razy 10 do minus czwartej, czyli znalazłam stałą hydrolizy, bądź inaczej znalazłam tutaj tak zwaną stałą dysocjacji zasadowej. Też mogę sobie to w ten sposób nazwać. Czyli umiem policzyć stałą hydrolizy. I oby nam się to utrwaliło, teraz pokażę takie jedno z najtrudniejszych zadań, które było z tego zagadnienia. I wyjdziemy już ze stałej hydrolizy, będziemy pracować nad iloczynem rozpuszczalności, ale pozwolę sobie jeszcze jedno zadanie zrobić z tej materii, ponieważ to jest trudne. Stała hydrolizy zawsze stanowi problem. To jest jedna ze stałych równowag, które musicie umieć. Pozwólcie, abym sobie zatarła tablicę. Wtedy będziecie wszystko widzieć i zrobimy sobie jeszcze jedno zadanie. Nie najłatwiejsze, raczej najtrudniejsze, ale każde następne zadanie powinno być trudniejsze. Nasze zadanie jest takie, że jon CH3, COO-, czyli jon octanowy, inaczej mówiąc, występuje w roztworze octanu sodu i jest niezbyt mocną zasadą Bronsteda, która reaguje z cząsteczką wody zgodnie z równaniem, czyli widzimy, ulega hydrolizie, nie mniej, nie więcej, i równowagę tę opisuje stała dysocjacji zasadowej, czyli inaczej stała hydrolizy wyrażona równaniem. Iloczyn stałej dysocjacji kwasu Ka, kwasu CH3COH, i stałej dysocjacji Kb, sprzężonej z nim zasady, jest równy iloczynowi jonowemu wody, czyli to, co Wam mówiłam, że Ka razy Kb równa się Kw w temperaturze 25 stopni Celsjusza, i podali wartość iloczynu jonowego wody, ale my już znamy go na pamięć. Wiemy, że to w tej temperaturze jest 1 razy 10 do minus 14. I nasze zadanie jest takie: oblicz pH wodnego roztworu octanu sodu o stężeniu 0,05 mola na decymetr sześcienny w temperaturze 25 stopnia Celsjusza. Przyjmij, że w reakcji z wodą ulega mniej niż 5% anionów octanowych. To jest ważne. Co my mamy, moi drodzy? Wiemy, że Ka razy Kb równa się Kw, czyli 1 razy 10 do minus 14, i również wiem, że Ka dla tego kwasu wynosi 1,8 razy 10 do minus 5, to równie dobrze mogę sobie wziąć z tablic. Moi drodzy, co ja mam, a czego nie mam? Ja na pewno nie mam stężenia CH3COOH, tego kwasu, który powstał w reakcji hydrolizy, a to stężenie będzie na pewno równe stężeniowi jonów OH-, bo one również powstają w tej reakcji, i oznaczę sobie jako X. Tego na 100% nie mam. Nie mam nawet na co liczyć. Moi drodzy, jakie jest stężenie teraz tego anionu octanowego? To stężenie moje to będzie CH3COO-, i to będzie nie mniej, nie więcej jak C0-X minus to stężenie, które nam się tutaj generuje. Czyli co ja mogę sobie napisać? Ja mogę sobie teraz przekształcić moją stałą równowagę i ja wiem, że to jest Kb, ta stała dysocjacji zasadowej, to jest x kwadrat przez C0-X. To wiem na 100%. Żeby tutaj nie było jakichś problemów rachunkowych, mamy podane, że ulega tej reakcji mniej niż 5% jonów octanowych.
Co to znaczy? To znaczy, że C0 minus X w przybliżeniu jest równe C0. Matematycznie nie będzie tutaj błędu. Czyli mogę sobie napisać, że KB to jest X kwadrat przez C0. OK, to jest X kwadrat przez C0. To teraz tak, mamy obliczyć pH. Potrzebne nam jest stężenie jonów OH minus, tak? Musimy sobie policzyć, czyli ni mniej, ni więcej. Musimy sobie znaleźć x i moje x to się równa i to jest KB razy C0, tak? To jest moje x. Popatrzcie, co ja mam tutaj podane, że KA razy KB to jest 1 razy 10 do minus 14. Czyli ja z tego wzoru mogę wywnioskować, mogę sobie napisać, że KB to jest ni mniej, ni więcej jak KW przez KA. Przekształciłam wzór. I podstawiam dalej, czyli co ja wiem, że moje x to jest pierwiastek i teraz sobie to napiszę KW przez KA razy C0. I mogę już podstawiać, wszystko mam, czyli moje x równa się i podstawię sobie, to jest 1 razy 10 do minus 14 przez 1,8 razy 10 do minus 5 razy 0,05. I jak sobie to policzycie, to wychodzi Wam 5,3 razy 10 do minus 6 i ustaliliśmy, że nasze x to jest stężenie jonów OH minus. To jest kluczowe, to jest stężenie jonów OH minus. OK, czyli popatrzcie, ja mogę sobie policzyć, teraz jak mam stężenie jonów OH minus, to wiem, moi drodzy, że KW, to co mam wcześniej, KW to jest stężenie jonów H plus razy stężenie jonów OH minus. Mogę, tak? Czyli mogę sobie od razu policzyć stężenie jonów H+, no bo mam stężenie jonów OH- i mam KW, czyli to jest ni mniej, ni więcej jak KW przez stężenie jonów OH-. A to będzie wynosiło 1 razy 10 do minus 14 dzielone przez 5,3 razy 10 do minus 6. I jak sobie to policzycie, to wyjdzie Wam 0,19 razy 10 do minus 8. OK, czyli co ja mogę zrobić? Mam stężenie jonów H+, to sobie liczę pH, a pH to jest minus logarytm ze stężenia jonów H+. I jak znajdę logarytm, to będę wiedziała, że to jest 8,7. Dzisiaj nie będę tłumaczyła logarytmów i nie będziemy tego liczyć. Najważniejsze, że rozumiecie, o co chodzi w takim zadaniu. Czyli zobaczcie, jakie skomplikowane zadanie umiemy obliczyć na stałą równowagi hydrolizy. Ja sobie teraz pozwolę zetrzeć tą tablicę i ostatnia stała, jaka nam pozostała dzisiaj, to jest iloczyn rozpuszczalności. Iloczyn rozpuszczalności dotyczy wyłącznie tych soli, które trudno rozpuszczają się w wodzie. Można rzec, że nawet bardzo trudno rozpuszczają się w wodzie. Jak popatrzycie w tablicę rozpuszczalności, to tam jest napisane, że one praktycznie nie rozpuszczają się w wodzie. To są te, które nie rozpuszczają się w wodzie. I teraz tak, zaraz wytłumaczę iloczyn rozpuszczalności. Jeżeli sól nie rozpuszcza się w wodzie, a jest w wodzie, to nigdy nie ma tak, że ona no, w 100% się nie rozpuszcza. Zawsze coś tam minimalnie, bardzo malutko nam się rozpuszcza. Może to być więcej, może to być mniej, ale ulega takiemu rozpuszczaniu. Ja teraz pokażę Wam przykłady. Popatrzcie. Mamy taką sól PbCl2. Jeżeli ta sól by się rozpuszczała w wodzie, a bardzo słabo się rozpuszcza, to będzie tworzyła Pb2+, plus
2Cl-. I wyprowadzę sobie teraz stałą równowagi dla tej reakcji. Ta reakcja jest odwracalna, czyli K dla tej reakcji, my to nazywamy KSO. SO to znaczy solubility constant, czyli iloczyn rozpuszczalności po polsku, to będzie co? To będzie stężenie Pb2+ razy stężenie Cl- równanie kinetyczne, czyli podnosimy do kwadratu, dzielone przez stężenie tej soli, która nie uległa rozpuszczalności. Ale stężenie tej soli, która nie uległa rozpuszczeniu, jest nieskończenie wielkie, takie jak wody w roztworze wodnym, czyli je pomijamy, nie uwzględniamy. Jest tego tak dużo, że nasze KSO to jest nic innego jak Pb2 plus razy Cl minus, czyli umiemy wyprowadzić stałą równowagę. Mamy tutaj zadanie, gdzie może jeszcze pokażę jedną stałą równowagę. Taką najczęściej w zadaniach maturalnych stałą równowagę to jest iloczyn rozpuszczalności dla AgCl. Jeżeli ta sól by się rozpuszczała, to powstanie Ag plus plus Cl minus. Zobaczcie, czyli KSO to będzie ni mniej, ni więcej stężenie Ag plus razy stężenie Cl minus. Jeżeli my mamy dwie sole, które wyrażają swój iloczyn rozpuszczalności za pomocą takiego samego wzoru. Pokażę jeszcze jedną, na przykład AgBr. Jeżeli dysocjuję, to na Ag plus plus Br minus. Wyprowadzam wzór na KSO, to będzie stężenie Ag plus razy Br minus. OK, popatrzcie, wyraża się za pomocą takiego samego wzoru, wyraża się. No bo tu nie ma niczego, tu nie ma niczego, tu nie ma, tu nie ma. To co to znaczy? Że jeżeli ja znam dla tych dwóch soli iloczyny rozpuszczalności, to ta, która będzie miała większy ten iloczyn rozpuszczalności, lepiej będzie się rozpuszczała w wodzie, a ta, która ma mniejszy, będzie gorzej rozpuszczała się w wodzie, ale nie mogę porównać tego iloczynu z tą solą, która jest na górze, dlatego że ona wyraża się za pomocą kompletnie innego wzoru. Czyli porównujemy iloczyn rozpuszczalności tylko dla tych soli, które mają identyczny wzór na iloczyn rozpuszczalności. I zobaczmy w tym naszym zadaniu, iloczyn rozpuszczalności KS soli, albo KS, albo KSO, tak to zapisujemy, i wodorotlenków jest stałą równowagi dynamicznej, jaka ustala się między nasyconym roztworem substancji a jej osadem. W poniższej tabeli zestawiono wartości iloczynu rozpuszczalności trzech trudno rozpuszczalnych w wodzie soli srebra w temperaturze 298 stopni Kelwina, czyli 25 stopni Celsjusza. I popatrzcie, macie AgCl, AgBr i AgI. I widzimy iloczyny rozpuszczalności 1,6 razy 10 do minus 10, 7,7 razy 10 do minus 13 i 1,5 razy 10 do minus 16. Gołym okiem widać, że najmniejsza wartość iloczynu rozpuszczalności to jest 1,5 razy 10 do minus 16, co oznacza, że ta sól najgorzej rozpuszcza się w wodzie. Później będzie lepiej rozpuszczalna AgBr, a najlepiej rozpuszcza się AgCl. OK, rozumiemy. Popatrzcie, o czym nam mówi jeszcze iloczyn rozpuszczalności? Mówi nam o tym, że jeżeli stężenia kationu i anionu, iloczyn z tych stężeń, zgodnie ze wzorem na iloczyn rozpuszczalności, nie przekracza wartości iloczynu rozpuszczalności, to wtedy taka sól się nie wytrąca. A jeżeli na przykład mamy jeden kation, na przykład Ag plus i Cl minus, czyli pokażę Wam przykład, mam wiadro wody. Wiadro wody z kranu, znajdują się tam jony chlorkowe i dodaję krople AgNO3, czyli czegoś, co zawiera jony Ag plus. Jeżeli ja dodam i iloczyn tych dwóch jonów przekroczy wartość KSO, wtedy wytrąci się osad. Jak nie przekroczy, nie wytrąci się osad.
Czyli po to służy nam iloczyn rozpuszczalności, abyśmy wiedzieli, czy wytrąca się, nie, czy się nie wytrąca. I pamiętajmy, że zawsze najszybciej wytrąca się osad tej soli, która ma najmniejszą wartość iloczynu rozpuszczalności. I nasze zadanie jest takie, w probówce umieszczono 3 cm wodnego roztworu azotanu srebra, czyli AgNO3, o stężeniu 1/10 mola na decymetr sześcienny. Następnie przygotowano 3 odczynniki. Wodny roztwór chlorku potasu o stężeniu 1/10 mola na decymetr sześcienny, wodny roztwór bromku potasu o stężeniu 1/10 mola na decymetr sześcienny i wodny roztwór jodku potasu o stężeniu 1/10 mola na decymetr sześcienny. Wybierz odczynnik, którego dodanie do roztworu azotanu srebra w ilości stechiometrycznej spowoduje, że stężenie jonów Ag+ w roztworze po reakcji będzie najmniejsze. Uzupełnij schemat doświadczenia, wpisz nazwę wybranego odczynnika, uzasadnij w swój wzór. Popatrzcie, o co tutaj chodzi? Ma być najmniej jonów Ag+, czyli ma powstać sól, która najgorzej się rozpuszcza, bo jakby się lepiej rozpuszczała, to byłoby więcej jonów Ag+. Która najgorzej się rozpuszcza? Możemy to sprawdzić, sprawdzając iloczyn rozpuszczalności. Zobaczcie, AgI najgorzej się rozpuszcza, czyli co ja muszę dodać? Ja muszę dodać jodku potasu lub mogę to zapisać jako Ki. Czyli dodaję nazwa wybranego odczynnika, to jest jodek potasu lub mogę podać wzór Ki. A dlaczego tak jest? Muszę uzasadnić, bo iloczyn rozpuszczalności AgI ma najmniejszą wartość albo jest najmniejszy, bo iloczyn rozpuszczalności AgI ma najmniejszą wartość. Czyli co nieco wiemy na temat iloczynu rozpuszczalności. A żebyśmy wiedzieli wszystko, to zrobimy sobie jeszcze jedno zadanie. Popatrzcie, iloczynu rozpuszczalności tak naprawdę nie ma w programie. Nie ma w programie szkoły średniej, a macie z OKE, z Okręgowej Komisji Wyborczej z maja 2016 roku zadanie, które jest poświęcone iloczynowi rozpuszczalności. I mamy teraz zadanie, które pojawiło się w czerwcu na maturze, czyli na tej maturze poprawkowej. Bo zawsze Centralna Komisja ma dwie matury, główną i poprawkową. Dochodzi do wyboru, która jest główna, która jest poprawkowa, ale to nie ma znaczenia. To są zadania, które ustalane są przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. I zobaczcie, pomimo, że nie ma iloczynu rozpuszczalności, w czerwcu 2019 było zadanie na iloczyn rozpuszczalności z tak zwanym tekstem wprowadzającym. Czy my jesteśmy na podstawie tego tekstu w stanie zrobić to zadanie? Zaraz sprawdzimy. Iloczyn rozpuszczalności KS soli i wodorotlenków jest stałą równowagi dynamicznej, jaka się ustala między nierozpuszczalną substancją a jej roztworem nasyconym. Chlorek ołowiu jest związkiem trudno rozpuszczalnym w wodzie. Iloczyn rozpuszczalności tej soli wyraża się równaniem Ks PbCl2, to jest Pb2+, razy Cl- do kwadratu. W temperaturze 298 stopni jego wartość jest równa 1,7 razy 10 do minus 5. Jeżeli stężenie jednego z jonów w roztworze się zmieni, na przykład przez rozpuszczenie innej substancji, która jest mocnym elektrolitem i dysocjuje z wytworzeniem takich jonów, zmienia się stężenie drugiego jonu, tak aby zgodnie z regułą przekory zachowana była stała wartość iloczynu rozpuszczalności. KSO jest stałą równowagi reakcji. Ona jest stała, nie zależy od stężeń, zależy jedynie od temperatury, ok? Rozumiemy. Czyli jakie mamy zadanie? Przygotowano 100 cm nasyconego roztworu chlorku ołowiu w temperaturze 290 stopni Kelwina. Do przygotowanego roztworu dodano 100 cm wodnego roztworu chlorku sodu o stężeniu 1 mol na decymetr sześcienny. Oblicz stężenie
Jonów ołowiu 2 w roztworze otrzymanym w opisany powyżej sposób w temperaturze 298 stopni Kelwina w obliczeniach pomiń stężenie jonów chlorkowych pochodzących od trudno rozpuszczalnej soli. Najpierw sobie napiszemy wzór KS dla PbCl2. To jest stężenie Pb2 plus razy stężenie Cl minus do kwadratu. I to ma wartość 1,7 razy 10 do minus 5. To przepisałam. Po prostu. Każą nam policzyć stężenie Pb, przekształcam wzór. Stężenie Pb2 plus to będzie, moi drodzy, Ks przez stężenie Cl minus do kwadratu. To już wiem, moi drodzy. Jakie jest stężenie jonów chlorkowym w tym roztworze? Po prostu tyle, ile go dodano, tak? Tyle, ile go dodano. To nie tak do końca. Popatrzcie, bo miałam roztworek, bo miałam chlorek ołowiu, którego było 100 cm sześciennych, tego PbCl2. I do tego roztworu dodano dokładnie 100 cm sześciennych NaCl. NaCl to jest sól, która świetnie rozpuszcza się w wodzie i dysocjuje na Na plus plus Cl minus. Czyli można by powiedzieć, że znamy stężenie jonów Cl minus, bo znamy stężenie NaCl i to wynosiło 1,0 mol na decymetr sześcienny. Ale to nie jest prawda. Dlaczego? Popatrzcie, jeżeli ja do tego roztworu PbCl2 dodałam NaCl, to moje stężenie jonów Cl- się rozcieńczyło, bo było tego 100 cm, było tego 100 cm, czyli stężenie się zmieniło, moi drodzy. Co muszę policzyć? Ja muszę sobie policzyć liczbę jonów Cl- w tym drugim roztworze. Czyli ja mam stężenie 1 mol na decymetr sześcienny razy objętość 1/10 decymetra sześciennego, no bo było 100 cm, co wynosi 0,1 mola. I teraz liczę sobie nowe stężenie Cl-. W zadaniu podają mi, że ja mogę pominąć stężenie jonów chlorkowych, które powstają w wyniku dysocjacji tej trudno rozpuszczalnej soli. Czyli co ja mam, moi drodzy? Stężenie molowe jest to liczba moli przez objętość. Liczbę moli sobie wyliczyłam, to jest 0,1 mola, a moja objętość to jest 0,1 decymetra sześciennego, tyle było. No i drugie, 0,1 decymetra sześciennego, tyle było PbCl2. Co jak sobie policzę, to wychodzi mi 5 razy 10 do minus pierwszej mola na decymetr sześcienny, czyli inaczej mówiąc 0,5. Ok, mam takie stężenie. I teraz, moi drodzy, już wszystko wiem, mogę podstawić do wzoru, który mam tutaj podane, znajdę wtedy stężenie, moi drodzy, tego czegoś, czyli mam tak, 1,7 razy 10 do minus 5, to jest iloczyn rozpuszczalności, stężenie jonów chlorkowych, tak, to jest, moi drodzy, 5 razy 10 do minus pierwszej, ale do kwadratu, bo tu mam do kwadratu, czyli muszę to uwzględnić i jak sobie to wszystko policzę, to wyjdzie mi 0,068 razy 10 do minus trzeciej, co się równa 6,8 razy 10 do minus piątej mola na decymetr sześcienny. Czyli obliczyłam stężenie jonów Pb2+. Na to stężenie wpływa dodatek jonów Cl-. Czyli sami osądźcie, czy jesteście w stanie to zadanie zrobić, gdy tylko przeczytacie polecenie do tego zadania, bez znajomości zagadnienia iloczynu rozpuszczalności. Co jest najważniejsze? Musicie pamiętać, że to tak jak zwykle jest stała równowagi. Jeżeli by Wam kazali policzyć stężenie początkowe Pb2+, no to podstawiacie do wzoru, tak, i wyliczacie, bo wiecie, że stężenie Pb to wynosi x, stężenie Cl jest dwa razy większe,
to jest x, to jest 2x i podstawiamy, czyli bym miała wtedy 1,7 razy 10 do minus 5, to się równa co? 4x do trzeciej, bo 2 razy 2 jest 4 do kwadratu razy x i wyliczamy x i mamy już wyliczone stężenie początkowe PB2+, ale oni nie każą nam liczyć stężenia początkowego, tylko to, gdzie dodaliśmy anion chlorkowy. Czyli sami widzicie, czy to jest takie proste. Moi drodzy, skończyłam, bo to jest ostatnie zadanie, czyli przypomnijmy sobie stałe równowagi w roztworach wodnych. To jest przede wszystkim stała dysocjacji kwasowej, stała dysocjacji zasadowej. Do tych dwóch stałych zalicza się również tak zwana autoprotoliza, którą żeśmy ćwiczyli. Później mamy stałą hydrolizę, tak? Czyli obliczamy stałą hydrolizę i do tych stałych również zalicza się iloczyn rozpuszczalności. Czyli mamy to wszystko, co musimy umieć. To są takie podstawowe, stałe równowagi w roztworach wodnych. I ja dzisiaj kończę te nasze zajęcia ze stałych równowagi. Spotkacie się, następne spotkanie, czyli następny taki otwarty kanał będzie poświęcony buforom, czyli wytłumaczymy Wam, co to są bufory, jak one działają, jakie procesy się w tych buforach dzieją. To jest następny taki YouTube i później jeden z następnych to będą reakcje redox, ale te, które są ważne w chemii i w biologii, czyli biologiczne reakcje redox. O co chodzi w procesach biologicznych, kiedy to jest utlenianie, kiedy redox i jak to się łączy w ogóle z chemią, żebyśmy to wszystko mogli zrozumieć. Dziękuję Wam za dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że Wam pomogłam. Zapraszam na następne wykłady.